ulepszyć McLarena najnowszego. Tutaj chciałbym zrobić jakiś ten... jakiś... taki tunik wizualny też. Ogień z jednej rury to atrapa jest. Nie, no tutaj na zmianę się tak ten ogień pojawia. Dobra, i tak, możemy sobie tutaj robić chyba jakieś swapy różne, nie? Taki wózek zasługuje na coś lepszego niż to miejsce. V8 3... 4,5 litra. 3,8 litra. V6. V8 spoko, ta 4-litrowa, nie? Najlepiej ta brzmi. Okej, o ta, nie? No, ale na razie nie będę robił swapa. Standardowy też brzmi spoko, tylko ta turbosprężarka jest taka dziwna. Nie wiem, co mu tutaj dać. Poczekaj, co mu daje najlepsze staty? Tutaj mamy znaczną poprawę. Mniejsza moc, ale lepsza prędkość i przyspieszenie. Doskonale. 51 tysięcy. Kurde, drogie to to. Nitro. Aha, coś tu jeszcze. Nie, tu rozprężarka wymieniona. Zawieszenie, żeby lepiej się prowadził. Speedcross, pokazowe, rajdowe. Zawieszenie na tor. No, jest tanie akurat. I dyferencjał chyba też możemy lepszy wsadzić. Speedcross, rajdowy, na tor. Pyk. Troszkę słabo brzmi. No, faktycznie, trochę tak. Mógłby brzmieć lepiej odrobinka, nie? No, ale. Trudno. Jeden razy 6 kg. I możemy tutaj oczywiście też lepsze części zainstalować. Elita Plus. Instalujemy to czy nie? Ty, a właśnie, zobaczmy, czy na tych częściach ten samochód jest lepszy od BMW-ki? Tutaj mamy tak, w BMW mamy 362 punkty, a w McLarenie mamy 360 chyba, tak? Czyli zobaczcie, na tych samych częściach McLaren jest lepszy od BMW-ki i to sporo, nie? A to jest dopiero taki, wiecie, niszowy McLaren, więc... no, ciekawie. Hops. 373. No już mnie nie stać na te części, ale wizualnie sobie go jeszcze zrobimy. Mam nadzieję, że mi starczy hajsiwa. Czekaj, bo mi najbardziej zależy na tych wydechach. Spoiler z tym audio. O! Czy da się je zrobić tam do góry? Bo jak nie, to ja sprzedaję furę. Kurde, nie da się. To nie było chyba to auto. Ty, ale lecą iskry! Dobrze! Czekaj, czekaj, czekaj. A na tym standardowym? Ty, chyba na elitarnym... tym... chyba na elitarnych częściach tych, takich najlepszych, lecą iskry. Aaaa... o to tu... Jezu, patrzcie na to. Tak, teraz z każdego auta będą lecieć iskry, doskonale. Chyba. Albo po wymianie układu wydechowego na jakiś elitarny, to tak... jakie odstające. To są standardowe. Ja bym chciał, żeby on tak do góry zionął. Dobra, tutaj jakiś dyfuzorek. A możemy dać, całkiem spoko wygląda. Tylny zderzak. A tutaj nie mamy dużo zmian, no nie? Tylny zderzak, lampy. Ładny jest ten McLaren, podoba mi się bardzo. Spoilerek. Ło! Patrzcie! Jaki dziwny. Ty, co to jest? Chcę go. Jak Batmobil jakiś. System audio. Ja tego nie instaluję, to mi niepotrzebne. Błotniki. Oh yeah. Starczy... nie no, powinno mi wystarczyć hajsu na to wszystko.
cyk. Ten szklany jest piękny, no. Ciekawie wygląda. Okej, okay, tu mamy coś takiego. Będzie znacznie poszerzony. Reflektory. Tutaj się po prostu ich kolor zmienia, nie? Chyba nic poza tym. Pyk. Botniki mamy, zderzak. Uuu, co to jest? Mi się podoba ten standardowy, ale ten też jest ciekawy. Wygląda jak zupełnie inny samochód teraz. Kurde, mam dylemat. O. Kurde, dobra, może być, nawet ciekawie wygląda. Maski, to nie. Szyby trochę przyciemnimy. Na dachu nic nie możemy zrobić. Rozdzielacz powietrza. Dawaj, robimy taką wyścigówkę z niego. Taki Batmobil będzie. Nie, tutaj taki szpiczasty to nie. Takie coś dajmy. I owiewki. Pyk. Ale będzie wyścigówka, kurde. Dobra, na felgi mi chyba kasy już nie starczy. A może? Nie, może wystarczy, 3000 mam. Wow. No, nie wiem, wszystkie są fajne. Te felgi. Co tu wybrać? O, coś takiego dajmy. Dobra, za ostatni grosz, człowieku. Opony wypadałoby zmienić, ale to zobaczymy, jak z tyłu zmienię felgi. Obniżyć go, tak, zaraz go obniżymy, bo on jeszcze nie jest obniżony, nie? To jest najlepsze, że on jeszcze, kurde, nie jest obniżony. Jak go obniżymy, to człowieku wtedy będzie kosiara. Dosłownie kosiara. No i dobra. Możemy kolor jeszcze dać inny. Też z tymi kolorami to jest... Okej. Okay. Stosujemy do wszystkich. I teraz... Teraz dopiero możemy go obniżyć, patrzcie na to, on jeszcze nie jest obniżony, nie? Dobra, i teraz robimy dźwięk. Jak najwięcej strzelania. Jezu, piękna sprawa. Dobra, jeszcze tylko lakierek. Zobaczymy, czy ludzie tutaj coś porobili do niego ciekawego. Tutaj coś takiego mamy. O, teraz będzie dużo fajnych malowań do samochodów. Jak grałem w wersję przedpremierową, to jeszcze nic nie było. Jezu, ale fajnie wygląda po tym tuningu. Trochę żałuję, że nie ma tego wyziewu, wiecie, z tyłu, nie? Ale też spoko może być. Teraz ładnie wygląda, taki obniżony, kurde, świetny jest. Naprawdę. Ja chyba sprzedam tego mojego Mercedesa takiego, co tam mam. Nie, to może się go sprzeda. Zobaczymy. Follow me. Tutaj jakieś takie malowanko. A już chyba przeglądałem, nie? Obserwowanie artyści, winyle graczy, popularne. No powiem, że żadne malowanie mnie tak nie nakręciło jakoś za bardzo. Poczekaj.
lakier. Po prostu sobie sam jakiś lakier wybiorę na razie i... Może chromowany. No, jeszcze żadnego samochodu nie mam w chromie. Nieźle. Satynowy chrom. Kurde, jakie połączenie, nie? Matowy chrom. Co? Wow. Ja pierdolnicze, jakie te kolory są fantastyczne w tym Need for Speedzie, to jest szok. Możemy sobie dać jeszcze... Ja sobie często dodaję jakieś takie detale. Dekale. To używam sobie tych graffiti, które gdzieś tam sobie znalazłem. Fajne to jest. Tu mamy na przykład coś takiego. Ops. No i trochę mało miejsca do nałożenia, nie? A jakiś taki dodajemy sobie. Czy dałem pneumatykę? Nie dałem, bo mi nie stać, wiesz? Nie stać mnie na to. Może dajmy sobie coś takiego. Można to nie obrócić, tylko resetuj, cofnij. To może dajmy z drugiej strony po prostu ten winylek. No i to mi będzie pasować tutaj do tyłu. Cyk. Coś takiego. No i pięknie. Możemy zmienić kolor tego? Nie. Dobra, to mamy. No i na razie tyle. Taki tylko smaczek sobie dodałem. No i zobaczmy tą furę, jak to wygląda. Zapisujemy. Anime wagon, tak. Dubai style. Spoko to wygląda, naprawdę. No to co, chodźmy może w dzień na razie, a potem się przeniesiemy na noc. Ta furka powinna być teraz ultra szybka. Jest chyba najszybsza w całym moim garażu obecnie. Więc no, nie wiem jak to będzie jeździć, ale tu po tuningu, Jezu, jak to wygląda. Konkretnie, nie? To można by było dać jeszcze negatyw, do tej fury to chyba nie pasuje tam. Siema Piotr. No raczej. Jest, mam pierwszy samochód z iskrami, który sam sobie stunigowałem. Oh yeah! Zobaczymy, co to cudo potrafi. Ole, skręca pierdzielony. Już prawie trzy paki. Nieźle. Wow. Dobra, BMW-ka się tu nie zmieściła na zakręcie, a ten wszedł elegancko, więc... No różnica jest. Czekaj, gdzie my mamy taką najlepszą prostą, najdłuższą prostą, żeby sprawdzić to autko? Chyba tutaj, zobaczcie, tu na dole jest autostrada. To chodźmy na tą autostradę. Musielibyśmy sobie tu zjechać gdzieś. Ale szpierdzi, zobaczcie. Jakie iskry, nie? Ej, super to jeździ, powiem wam. Dobry jest. No, do driftu ten samochód na razie nie będzie, ale pewnie można by było go też zrobić, nie? Dobra, autostrada. Pierdziawka, nie? Niezły smok, co? No tutaj można hardkorowe rzeczy porobić z tymi samochodami, naprawdę. Dobra, lecimy, rozpędzamy się. ...366. Ale patrz, przy takiej prędkości nawet fajnie skręca. Kurde, konkrecik. Naprawdę bardzo mocno skręca. No, myślę, że będzie dobre autko do ucieczki przed policją. Mam nadzieję.
spoko się nim omija ruch uliczny w sumie. Bo jest taki, no, mega responsywny. 363. 370. To on zaraz 4 paki myknie chyba. O kurde. Masakra. Niezły jest, nie? Finansowane z 500. Nie, już dajmy spokój z tą naklejką. Finansowane z 500+. Ja bym tylko sprawdził go na jakimś wyścigu. 38 tysięcy. Proszę bardzo, jaki ładny wyścig. Podoba mi się. Może są jakieś nowe, bo przecież wbiłem poziomy dopiero co. Możemy zrobić tego za 30 w sumie. Smok, z cysterną będziesz musiał jeździć. Chyba tak. To wyobraźcie sobie, to nie jest jeszcze najlepszy samochód. Tam są samochody za 2 miliony, nie? To wyobraźcie sobie, co tamte samochody potrafią. A mi to... Myślę, że tym samochodem i tak da się tutaj spoko jeździć, nie? Rejestrację zmienić. A na razie zostawię taką. Później się tam pobawię w jakiś tam lepszy tunik wizualny czy coś. Chociaż i tak już go porobiłem grubo. Spoko jest to, że te samochody się rysują i te rysy zostają na tym samochodzie, dopóki go nie naprawisz, nie? Daje to takiego klimatu ciekawego. Dobra, startujemy. Zobaczę, jak mi pójdzie na wyścigu. Bardzo przyczepny jest. Wow. I mega przyspieszenie ma w stosunku do BMW. Ja mam wrażenie, że BMW zostawało z tyłu pod względem przyspieszenia. A mimo to, że w BMW mamy te same części elitarne poinstalowane co w tym samochodzie. Co się tu dzieje? Przez tamte rzeczy przejechałem bez żadnego problemu. Śmiesznie to wyglądało. Ja myślałem, że tam ściana jest taka lita, nie da się tego rozwalić. Ty, ale robi te zakręty. Skubaniutki. Finansowane z darowizn w kościele. Za długi napis. Ja bym dał tutaj taki napis finansowane z PiS. O, coś tak. Na jakiejś elitarnej furce, no nie? No, tym samochodem te wyścigi się stają takie bardzo króciutkie. Słuchajcie, żeby zdobyć tam najdroższy samochód, trzeba mieć jakieś 2 miliony. W sumie jest jeszcze Regera. Regera będzie pewnie jeszcze więcej kosztować. I ciekawe, jak będzie brzmieć swoją drogą, bo ona ma tam tylko jeden bieg. I też ma jakąś V8. Wow. No i ostatnie 500 metrów. Nie no, bezkonkurencyjne, ale tutaj miałem też słabych przeciwników, nie? Więc tak. Regra chyba zniszczy tę grę, jak było w paybacku. Każdy nią jeździ... A pamiętam, faktycznie było tak. Może to naprawili teraz, może nie jest tak źle. Nie no, spoko to auto jest, kurde, ale też podoba mi się z wyglądu.